Siemanko, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale, w którym zobaczycie taki update z napraw Scirocco, ponieważ te naprawy powoli zmierzają ku końcowi. No i normalnie byłby z nami Adam, który jest za kamerą, ale jest dzisiaj źle ubrany, więc niestety nie może wystąpić w dzisiejszej produkcji. Więc tak, ci co pisali w komentarzach, bo było kilka takich komentarzy, ten film nie miał może nie wiadomo ile wyświetleń, jak kilka takich komentarzy było, że to auto to będzie ulep, bo nie wiem dlaczego, podłużnice są całe, więc nie wiem dlaczego pisaliście, że to będzie ulep. To dla tych co mówili, że to będzie ulep. To tak, jeden i drugi błotnik jest oryginalny nowy z ASO, na którym jest pierwszy lakier nałożony. Maska również jest oryginalna nowa z ASO, na której również jest pierwszy lakier nałożony. Mamy cały pas przedni, tak samo na oryginalnych częściach z ASO. Belka była akurat używana, ale też jest oryginał. Jest ona pomalowana, ponieważ była delikatnie porozdzewiała. Chłodnice, wszystkie w zasadzie chłodnice były również wymienione na oryginalnych częściach. Intercooler również został wymieniony i również na oczywiście oryginalnych częściach. Co zostało do zrobienia? Została do zrobienia szyba, no i oczywiście środek, bo poduszka wystrzeliła z tego, z deski rozdzielczej. I podczas składania tego samochodu, niestety, jeszcze nie mówię o lampach, bo lampy również są w oryginale zresztą, jakby inaczej. Więc tak, jeszcze podczas składania tego samochodu, jak już wszystko tutaj było poskładane, wyjechaliśmy nim na drogę, niestety okazało się, że auto totalnie nie ma mocy, więc najprawdopodobniej, mam nadzieję, że tak nie jest, ale chyba sprzedawca zataił jedną ważną rzecz, ponieważ okazało się, że jest uszkodzone turbo. Turbo zostało uszkodzone w ten sposób, że auto musiało dostać jakoś mocno tutaj w środek, właśnie między podłużnicami, bo podłużnice są na 100% całe. I turbo się rozwaliło, pękło o ścianę grodziową. Dobrze gadam? O ścianę grodziową. Nie? No, poduszkę wyrwać. Tu w tym miejscu, na jednym kadrze to zrobimy. Widzicie, tutaj jest ślad uderzenia, także najprawdopodobniej musiała się urwać poduszka silnika. No i dlatego właśnie ten silnik został cały dupną w ścianę grodziową. No i co? I to w zasadzie tyle. Auto już wyjechało na drogę. Co widzicie teraz? Co? Daj mi się przejechać. W sensie jako pasażer. Ja pierdolę. O kurwa, no. Ale idzie, kurwa. Ale żyleta. Czy bardzo reżyser siedzi? Także delikatnie też widzicie, jak ten samochód chodzi podczas jazdy. Teraz zobaczcie, jak pięknie brzmią, znaczy jak pięknie brzmi właśnie ten układ wydechowy tego dwulitrowego F. Też bym nagrał. Będzie w przyszłym tygodniu poskładane. Jak będzie poskładane, więc myślę, że tak, no mam nadzieję, że tutaj czas coś, nic się nie wydarzy i mam nadzieję, że tak do miesiąca ujrzycie filmik z gotowego tego samochodu, już po detalingu, po powłokach ceramicznych, po różnych takich rzeczach, który jeździ, skręca i hamuje. To w zasadzie tyle, także czekajcie na następne filmiki. Na razie, cześć.